Przewodniczący, Szanowna Rado, składam wniosek o przyznanie środków na zakup działki w Siedliczu Wielkim. Myślę o kwocie około 25 tysięcy złotych. Z panem wójtem i z panem przewodniczącym byliśmy na rozmowie w SKR-ze Złoczków z zapytaniem się, czy sprzedaliby nam taką działkę ze swojej dużej działki. Po jakimś tam czasie dostałam odpowiedź, że na zgromadzeniu walnym uzyskaliśmy od nich odpowiedź pozytywną, że są chętni nam sprzedać taką część działki i teraz mam pytanie do państwa radnych, czy uzyskam środki na zakup tej działki. Ze Złotkowem wstępnie umawialiśmy się, że będzie to realizowane po żniwach, zakup tej działki. Jeżeli teraz wszystko jest teraz w rękach państwa, jaką podejmiecie decyzję, czy naszej wsi przyznacie te środki na zakup tej działki? Wiecie doskonale, że nie mamy żadnego terenu, który byśmy mogli wykorzystywać dla naszych potrzeb i bardzo bym prosiła teraz o dyskusję i podjęcie odpowiedzi na mój wniosek. Jeżeli to jest 20, czy ma być 25 tysięcy, myślę, że to nie jest to jakaś poważna kwota. Powiem więcej, w takim razie fundusz sołecki, który teraz jeszcze w przyszłości, to już by musiało być też na zagospodarowanie, jeżeli ma być, bo nie może być coś takiego, że my kupimy działkę, zaraz tu mieszkańcy przyjdą z Jarnisza, wójt proszę mi ogrodzić, czy zrobić boiska, coś takiego, no bo to by było nie fair. Jeżeli kwota 25 tysięcy, to myślę, że panie skarbnik, gdzieś musimy to poszukać. No musimy, jeżeli radni podejmą taką decyzję. Wydaje mi się, chciałbym przypomnieć, jeżeli nie było inaczej, to proszę mnie skorygować, ale z tego co pamiętam, to była mowa w którymś momencie, podejmując decyzję jeszcze w poprzedniej radzie, że o sprzedaży szkoły na tym terenie, że te pieniądze mają być w jakiś sposób wykorzystane na przynajmniej częściowo dla sołectwa, już pomijając, czy to był zakup, czy budowa, czy to jest kwestia wtórna, ale no obiecano mieszkańcom, że coś będzie w tej kwestii robione. Dlatego wydaje mi się, że no bardzo celowym jest, żeby jednak tą działkę zakupić, to jest jedno, a później no w miarę rozwoju jakiejś tam sytuacji, patrząc jaki jest wkład mieszkańców w zagospodarowanie tej działki, szukać pieniędzy na wybudowanie jakiejś tam świetlicy mniejszej, większej. Nie, świetlicy to jest może przesada. Pani radna nie zakładała. Ja nie mówię, znaczy na pewno nie takie świetlicy jak radny Dranikowski tutaj był projekt, bo to megalomańskie było bardzo, ale takiej bardziej skromnej może. Dranikowski sam to postawił. To niech stawia nam też, kto mu broni. Rozmawiamy o dzisiaj stanowisko, albo tak, albo nie. To co radna powiedziała, to chyba powiedziałaś 25 tysięcy, tak? Tak. Gdzieś padło to słowo. Tak. 25 tysięcy to nie jest koszt działki. Nie, to jest działka plus Koszt działki jest, jak ja się nie mylę, 18, tak? Ze Złotkowem, co rozmawialiśmy, to oni za hektar chcą 60 tysięcy złotych. No. Jeżeli to by była działka, tak myślimy o 30 arach, no bo... 30 arów, nie więcej, bo więcej jest niepotrzebne. Tak, tylko no tam może być różnica gdzieś, ara dwóch, nie wiem jak tam się dogadamy dokładnie, bo tam może być kwestia odległości do drogi czy czegoś. Ale no, my mówimy o sumie 25 tysięcy, tam by był notariusz, geodezja, no i te wszystkie chyba sprawy formalne. Dokładnie, to 25 tysięcy to jest z tymi wszystkimi kosztami pochodnymi. Wydzielenie ze wszystkim. Tak. Bo geodezję to robi sprzedający. Geodezję musi zrobić sprzedający. Wójt poszukał tych pieniędzy na zakup tej działki w tym Siedliczu. To jest za. Jednogłośnie dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kolejne.